Skoncentrujmy się na tym dużym trójkącie ABC. Udowodnimy w tym filmie, że środek okręgu opisanego na trójkącie, czyli punkt przecięcia symetralnych boków, środek ciężkości trójkąta, czyli punkt przecięcia środkowych i ortocentrum, czyli punkt przecięcia wysokości, leżą na jednej prostej. Inaczej mówiąc, że odcinek OG i odcinek GI tworzą razem odcinek OI, który jest częścią prostej Eulera żeby to udowodnić narysowałem mniejszy trójkąt którego wierzchołki to środki boków trójkąta abc mam na myśli trójkąt def Znamy już pewne własności takiego trójkąta. Udowodniliśmy, że one istnieją we wcześniejszych filmach z tej serii. Między innymi wiemy, że taki trójkąt, trójkąt DEF, jest podobny do dużego trójkąta, na bazie którego powstał. I że stosunek długości boków dużego trójkąta ABC do długości boków małego trójkąta DEF wynosi 2 do 1. Będzie to bardzo ważne w trakcie naszego dowodu. Jeżeli dwa trójkąty są podobne z określoną skalą podobieństwa, np. 2 do 1, to oznacza to, że jeżeli zmierzymy odległości pomiędzy dowolnymi dwoma punktami jednego i drugiego trójkąta, to stosunek tych długości do siebie będzie wynosił 2 do 1. Kolejna zależność, którą również wcześniej pokazaliśmy, Zależność pomiędzy dużym trójkątem ABC a trójkątem powstałym z połączenia środków jego boków, czyli trójkątem DEF. Kolejna zależność jest taka, że ortocentrum mniejszego trójkąta jest równocześnie środkiem okręgu opisanego większego trójkąta. Zapisaliśmy to w pierwszym zdaniu u góry. Widać, że punkt O leży na symetralnej boku większego trójkąta, symetralnej boku AB. Pozostałe symetralne też są odpowiednio narysowane, ale nie chciałem zbytnio zaśmiecać rysunku. Musicie się dobrze przyjrzeć, żeby je zauważyć. I punkt O jest również ortocentrum mniejszego trójkąta, trójkąta DEF. Widać, że punkt O leży na wysokości trójkąta DEF poprowadzonej z wierzchołka F. Skorzystaliśmy z tego faktu, kiedy dowodziliśmy, że wysokości przecinają się w jednym punkcie. Zaczęliśmy ten dowód od trójkąta mniejszego DEF. Chcieliśmy znaleźć punkt, w którym przecinają się wysokości i zauważyliśmy, że wysokości mniejszego trójkąta są jednocześnie symetralnymi boków większego trójkąta, bo wierzchołki mniejszego trójkąta to środki boków większego trójkąta. Czyli punkt O, będzie to zaraz ważnym elementem naszego dzisiejszego dowodu, jest z jednej strony Środkiem okręgu opisanego dla trójkąta ABC, a z drugiej strony jest ortocentrum dla trójkąta DEF. OK, żeby udowodnić, że punkty OG i I leżą na jednej prostej, udowodnimy, że trójkąt FOG jest podobny do trójkąta CIG. Jeżeli udowodnimy takie podobieństwo, to będziemy mogli również powiedzieć, że odpowiednie kąty tych trójkątów mają równe miary. Czyli, na przykład, ten kąt CIG będzie miał taką samą miarę jak ten kąt FOG. Czyli prosta OI będzie sieczną dla prostych FY i CX. A wiemy, że są to proste równoległe. Albo z innej strony, jeżeli te dwa trójkąty są podobne, to ten kąt i ten kąt będą miały takie same miary. A to oznaczałoby przy takim układzie tych trójkątów, jak na rysunku, że są to kąty wierzchołkowe. Czyli że OI to prosta. No to przejdźmy do dowodu. Wiemy, że prosta XC jest prostopadła do prostej AB, bo jest to wysokość poprowadzona z wierzchołka C. I wiemy też, że prosta FY jest prostopadła do prostej AB, bo jest to symetralna boku AB. Możemy powiedzieć, że prosta AB jest sieczną dwóch prostych równoległych, CX i FY. Czyli proste cx i fy to proste równoległe. Możemy zapisać, że fy jest równoległe do cx. Proste fy i cx są równoległe, albo odcinki fy i cx są równoległe. Zaznaczmy to też na rysunku. Ta prosta jest równoległa do tej prostej. I jest to o tyle przydatne, że wiemy, że kąty na przemian ległe wewnętrzne, które powstają w wyniku przecięcia dwóch prostych równoległych trzecią prostą, tak zwaną sieczną, mają te same miary. A ponieważ wiemy, że FC to prosta, odcinek FC to środkowa większego trójkąta, czyli prosta FC jest sieczną, przecina dwie proste równoległe, CX i FY, czyli ten kąt i ten kąt mają takie same miary. Są to kąty na przemian ległe wewnętrzne. Możemy zapisać, że kąt OFG jest przystający do kąta ICG. Inna własność, którą znamy, własność środkowych, jest taka, że środek ciężkości trójkąta. Dzieli każdą z trzech środkowych na dwa odcinki, których długości pozostają do siebie w stosunku jak 2 do 1. Inaczej mówiąc, środek ciężkości leży w dwóch trzecich długości środkowej, mierząc od wierzchołka. Udowodniliśmy to w poprzednich filmach. Czyli wiemy, że długość odcinka CG jest równa 2 razy długość odcinka GF. Może już widzicie, dokąd zmierzamy. Mamy przystające kąty. Mamy dwa odcinki z długościami w stosunku 2 do 1, bo takie są własności środkowych i środka ciężkości. I teraz, gdybyśmy jeszcze udowodnili, że stosunek długości odcinka Ci do długości odcinka FO też wynosi 2 do 1, to mamy kąt w trójkącie i dwa boki leżące na jego ramionach, które pozostają do siebie odpowiednio w stosunku 2 do 1. Czyli na podstawie cechy podobieństwa trójkątów bok-kąt-bok bok, wiemy, że są to trójkąty podobne. No to po kolei. Ci to odległość pomiędzy wierzchołkiem większego trójkąta i jego ortocentrum. Punkt i to ortocentrum większego trójkąta. Zobaczmy, co to za odcinek FO. Punkt F to wierzchołek mniejszego trójkąta odpowiadający wierzchołkowi C w większym trójkącie. W tym podobieństwie dwóch trójkątów wierzchołek F. Odpowiada wierzchołkowi C, czyli odcinek FO jest odległością pomiędzy wierzchołkiem F mniejszego trójkąta i jego ortocentrum. Czyli CI jest odległością pomiędzy wierzchołkiem większego trójkąta i jego ortocentrum, a FO jest odległością pomiędzy wierzchołkiem mniejszego trójkąta i jego ortocentrum. Są to dwa odpowiadające sobie odcinki w dwóch trójkątach podobnych. A wiemy już, że stosunek długości odpowiadających sobie odcinków w tych dwóch trójkątach wynosi 2 do 1. Są to trójkąty podobne. Z tego podobieństwa wynika, że długość odcinka CI jest równa 2 razy długość odcinka FO. Chciałbym to jeszcze raz podkreślić. Te dwa trójkąty to trójkąty podobne i wierzchołek C w większym trójkącie odpowiada wierzchołkowi F w mniejszym trójkącie. I jest ortocentrum większego trójkąta, i odpowiadającym mu punktem w małym trójkącie jest O, ortocentrum mniejszego trójkąta. Długości odcinków, albo odległości pomiędzy odpowiadającymi sobie punktami w trójkątach podobnych pozostają do siebie w stałym stosunku. W tym przypadku ten stosunek wynosi 2 do 1, czyli ta długość do tej długości to 2 do 1. Pokazaliśmy również, że ta długość do tej długości to również dwa do jednego i pokazaliśmy też, że kąty pomiędzy tymi bokami są przystające. W takim razie na podstawie cechy podobieństwa trójkątów bok, kąt bok możemy powiedzieć, że trójkąt FOG jest podobny do trójkąta CIG. Wiemy, że w trójkątach podobnych odpowiadające sobie kąty są do siebie przystające. Kąt CIG odpowiada kątowi FOG, więc są to kąty przystające. Kąt CGI odpowiada kątowi OGF, są to kąty przystające. Jeżeli kąt CIG jest przystający do kąta FOG, to możemy spojrzeć na całą tę konstrukcję jak na sieczną OI przecinającą dwie proste równoległe CX i FY, czyli OI jest rzeczywiście prostą. Albo możemy też spojrzeć na to inaczej. Jeżeli kąty niebieskie są przystające i jednocześnie te dwa trójkąty są podobne, i jednocześnie proste Cx i Fy są równoległe, to kąty niebieskie są kątami wierzchołkowymi. A jeżeli tak, to Oi jest prostą. Jest to dosyć prosty dowód bardzo podstawowego i bardzo ważnego pomysłu, że ortocentrum, środek ciężkości i środek okręgu opisanego dla dowolnego trójkąta leżą na jednej prostej na magicznej, prostej Eulera.